Chwała naszemu Bogu, kochani. Chciałem dzisiaj mówić do was o takim pewnym doświadczeniu, którym chcąc, nie chcąc, bierzemy wszyscy udział. Chyba, no, że jesteśmy kalekami. To nie bierzemy w tym udziału. Jest taka jedna sprawa, która towarzyszy nam prawie że od początku naszego życia. Mówię o fizycznym życiu, o narodzeniu z ciała, kiedy zostaliśmy narodzeni z ciała, aż do samej śmierci. W pewnym wieku człowiek nauczył się mówić. I z tego, jak do mnie też Bóg docierał, wynika wiele dobra, ale też i wiele zła. I chciałbym, żebyśmy mogli sobie dzisiaj o tym troszeczkę porozmawiać i zobaczyć przyczynę, skutek tego, konsekwencje mówienia w taki czy w taki sposób. Żebyśmy mogli też, kiedy idziemy już tą nową drogą w Chrystusie Jezusie, kiedy zostaliśmy już powołani w Chrystusie Jezusie do nowego życia, nasza mowa była już inna, była czysta, święta, była pełna Bożej chwały, pełna Bożego prowadzenia, żeby ten Bóg mógł przemawiać przez nasze usta tak, jak On chce i kiedy chce. W Jakuba czytamy w 3 rozdziale, to znacie to miejsce, jakże wielki las zapala mały ogień. To jest, no, niepodważalny temat, nawet patrząc na tą stronę, tak jak to słowo mówi. Wiemy, że to nie chodzi o ogień, o ten las i tak dalej, chodzi o język. Ale my wiemy, ile pożaru może zrobić mała iskierka ognia, po prostu ognia. Ile może zrobić bałaganu, ile zamieszania. I tak samo jest z naszym językiem, prawda? Kiedy przemówimy, możemy naprawdę wiele zła powiedzieć, ale możemy również wiele dobra uczynić. W Psalmie 81, w wersecie 11, ja to przeczytam, tu parę spisałem wersetów, żeby nie szukać, nie otwierać. Jest napisane tak, tu w końcowej części tego wersetu: otwórz szeroko swe usta, a napełnij je. Kto to mówi? Bóg. W tym przypadku mówi to Bóg. Ale chciałbym zwrócić też naszą uwagę, że również diabeł może mówić takie słowa. Diabeł również chce napełniać nasze usta, chce przemawiać przez nasze usta. Teraz pytanie zachodzi, na kogo ja się otwieram? Czy na działanie Boga, czy na działanie diabła? My wiemy, żeby ktoś mógł coś napełnić, tak jak kiedyś nam brat mówił, to trzeba, wiecie, jak z tym kubkiem, postawić kubek dnem do dołu, nie do góry, bo nie nalejesz. I stawiasz kubek, pod kogo go podtykasz, komu go dajesz? Czy chcesz, żeby Bóg napełniał ja kubek, czy nie? Czy ten drugi? Bóg mówi, otwórz szeroko swoje usta, a ja je napełnię. Bóg chce wlewać, ale gdzie On chce wlewać? On ma pewien zbiornik w nas, prawda? I On chce mocno w ten zbiornik do końca wlewać, żeby psalmista, który też mówił w psalmie 23, znacie bardzo dobrze to miejsce, kielich mój przelewa się, żeby z tego kielicha się też mogło wylewać na innych. Serce jest przyrównane do kielicha. Jest to takie miejsce, w które Bóg chce wlewać. Wlewa przez nasze usta i wlewa właśnie do serca. Diabeł również chce to robić. Dlatego tak bardzo ważne jest dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, żebyśmy codziennie chodzili z naszym Bogiem. Tak jak Bóg też napominał moje serce, bądź przy mnie, będziesz napełniany przeze mnie. Tak jak w pewnym miejscu jest napisane, już tego akurat nie szukałem, teraz mi przyszło, że kiedy dasz siebie, to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Kiedy dasz z siebie wszystko, kiedy dasz z siebie to naprawdę, co wszystko po prostu, co masz, będziesz moimi ustami. Bóg dał wszystko, co miał. I dlatego Bóg żąda to samo. Wszystko za wszystko. Jeżeli chcesz być moimi ustami, wszystko za wszystko. I widzimy, jaka bitwa się w nas toczy jako ludziach. Mówi, Panie, dam Ci jakiś odcinek i mów przeze mnie. Do pewnego stopnia Bóg może mówić, ale nie wejdę dalej, jeżeli nie dam Mu wszystkiego. I też to tak bardzo dotarło do mojego serca. Chcesz mówić więcej, chcesz nieść więcej dobra dla braci, dla sióstr. Daj z siebie wszystko, a Bóg mógł będzie działać i będzie się mógł okazywać w całej chwale. Bardzo dotknęły mnie te słowa i bardzo mnie napomniały. I dziękuję Bogu, że trafia do naszych serc ze swoimi słowami i że pozwala nam słyszeć prawdziwe Boże Słowo, które ma moc skruszyć i złamać nasze stare jestestwo, nasze natury,
które czasami próbują się gdzieś ujawiać właśnie przez nasze usta. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Słowa naszego mistrza, Pana Jezusa, spisane przez ewangelistę Mateusza, 12 rozdział, 34 werset. Ta część ostatnia tego wersetu. Albowiem Pan Jezus mówi, z obfitości serca mówią usta, nie inaczej. Wiecie, tak sobie pomyślałem i taki obraz mi przyszedł, że serca nie widać, ale serce słychać. Nie można fizycznie zobaczyć naszego serca, ale je można usłyszeć. Poprzez moje usta usłyszysz moje serce. I to nie chodzi o to, że się człowiek zbierze, wiecie, w jednym momencie przez parę minut będzie fajnie mówił, ale że cały czas, kiedy będziesz przebywał ze mną, będziesz słyszał moje serce. Czy ono nadal jest w tym temacie, czy nadal jest w tym charakterze Chrystusa, czy nadal idzie w ten sam sposób. Bo zebrać się to można, to każdy potrafi. Serce naprawdę można zobaczyć. Z obfitości serca mówią moje i twoje usta. Otwórz szeroko swoje usta, ja je napełnię, mówi Bóg. To jest dla mnie i dla ciebie wielką zachętą, bo mamy Boga, który potrafi naprawdę napełnić. A kiedy On napełnia, to napełnia, mówi, do miary, do końca. Nie ma. Nie tylko troszeczkę, tylko chcę do końca napełnić moje serce. Żeby to się mogło wylać na innych, nie tylko dla mnie, ale też dla innych, żeby mogło być. Żebym ja się mógł tym karmić i żeby inni mieli z tego również pożytek. To jest nasz Bóg, to jest nasz Ojciec. On chce nadal dzisiaj przemawiać przez swoje sługi. On miał swoje sługi, czytamy o nich tutaj, ale również dzisiaj ma swoje sługi, przez których chce mówić. Przez których chce docierać do naszych serc. Chce nas zmieniać, kształtować przez Jego Słowo. I chwała Bogu, że Jego Słowo jest nadal otwarte, że możemy je czytać i możemy rozumieć dzięki działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. I że to Słowo może naprawdę kruszyć nas i powodować w nas to, co, z czym zostało posłane. Zmieniać nasze myślenie, nasze patrzenie na wiele spraw. Ile już zmieniło we mnie i w tobie to słowo? Ile jeszcze może zmienić? Wiecie, idąc w jakimś etapie swojego życia, widzę, Boże, jeszcze, ale dziękuję ci, że ty chcesz pracować, że chcesz mnie zmieniać, że chcesz mnie kształtować, że chcesz nadal dokonywać swojego dzieła w moim życiu. Że nadal zajmujesz się takim człowiekiem, jakim ja jestem. Że nadal chcesz mówić przez moje usta. To jest wielka łaska. Wielka łaska. Tego naprawdę kiedyś tak nie rozumiałem, a to jest wielka łaska, że Bóg nadal chce przemawiać, że chce mówić do mnie, do ciebie, że chce przez twoje usta przemówić. To jest wielka łaska. Nigdy tego nie lekceważmy. Nigdy tego nie traktujmy jako normalne, takie naturalne. Ale to jest wielki zaszczyt. A więc... Albowiem z obfitości serca, Pan Jezus mówi, mówią usta nasze. Do tego serca można wlać przez dwie, w zasadzie trzy bramy. O tym też i Banian mówił, bardzo fajny obraz tam tak wskazywał, pokazywał. Oczy, uszy, no i w pewnym sensie również usta. Dlatego jest to tak bardzo ważne, wiele razy o tym mówimy, co... Patrzę, na co patrzę, co chcę widzieć przed oczami swoimi każdego dnia, na co moje oczy spoglądają codziennie i czego moje uszy słuchają. Często to się wydaje z pozoru niewinna sprawa, ale potem wiesz, kiedy chcesz otworzyć usta, nie ma tam nic dobrego. Wiecie, czytasz słowo, nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że moje oczy, moje uszy były otwarte w złą stronę. Mam napełnienie, ale niewłaściwe napełnienie. I co mam powiedzieć? Mogę powiedzieć to, co zrani, ale na pewno nie to, co zbuduje. I wiesz bardzo dobrze, o czym mowa. Dlatego jest tak ważne, w którym stronę się otwieram. Będę to tak przeplatał cały czas. W którą stronę się otwieram? Czy podaję kubek Bogu, żeby On mógł wlewać swoje dobro w moje serce? Żeby to mogło wychodzić ze mnie każdego dnia? Żebyś mógł czerpać z tego również? Zawsze to, na co patrzymy, wywiera ślad w naszym życiu. Trwały ślad. Nie pozostaje bez niczego. Zawsze to wywiera ślad na naszym życiu. I potem właśnie to wychodzi ustami. Wychodzi czasami, często, w najmniej odpowiednim momencie. Często byś nie chciał. Człowiek mówi, a wymknęło mi się. No wymknęło mi się. Jak się wymknęło? Było. Po prostu potrzebowało odpowiedniego momentu, odpowiedniego, jak to powiedzieć, pogody do tego, żeby to wyskoczyło.
Ktoś cię mógł zirytować i ty się zdenerwowałeś. Mój, przepraszam, no wymknęło mi się. Nie wymknęło się, było to w sercu twoim. Była ta złość w kierunku człowieka. Powiedziałeś w tym momencie to, co i tak miałeś w sercu. Czy ja? Nie wymknęło się. Nie można mówić tak, że coś się wymyka nam. Chrześcijaninowi się nic nie wymyka. To jest w sercu. I to wychodzi. Daj Boże, żeby wychodziło tylko dobro z nas. Dlatego Słowo Boże nas zachęca do tego. Trzymaj się zawsze Jezusa. Mnie to zachęca. Trzymaj się zawsze Jezusa. Nie będzie wychodziło to, co złe. Nie będzie wychodziło to, co rani brata czy siostrę. My tego nie chcemy. My tego nienawidzimy. My mamy dość siebie w takim momencie, kiedy to się dzieje. Ale Chrystus Pan nie chce, żeby to się nigdy działo. On chce, żeby moje usta były zawsze otwarte na Jego dobro. Żeby On mógł zawsze czynić przeze mnie to, co jest Jemu miłe, czym On ma upodobanie. Jeżeli serce jest otwarte w dobrą stronę, w stronę Chrystusa, to przez, w cudzysłowie, kran, tak, usta, wyleje się dobra woda. Jeżeli w złą stronę, wyleje się zła woda. O tym też szerzej dalej powiemy. To jest właśnie to, co Chrystus chce czynić. Otwarty bądź, czy ja w dobrą stronę. Chrystus będzie napełniał tym, co dobre, miłe i pożyteczne. Wcześniej tu jest napisane w tym samym wersecie, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi. Człowiek zły nie może mówić dobrze, ani odwrotnie. Człowiek dobry nie może mówić źle. Jakże możecie mówić dobrze, Pan Jezus do tych ludzi mówi, będąc złymi. W waszym sercu jest to, co złe i nie możecie mówić dobrze. Dlatego nie pojmujecie mojej mowy, nie rozumiecie, co ja do was mówię. Wasze uszy nie są otwarte w moim kierunku. Słyszycie zupełnie coś innego. I dlatego nie pojmujecie mojego słowa. Dlatego zobaczcie, jaka to jest wielka łaska, kiedy rozumiesz Słowo Boga. Kiedy Słowo Boga dociera do twojego serca. Kiedy rozumiesz, czytasz, patrzysz, Panie, nie widziałem, teraz to widzę, rozumiem to słowo. Dociera do mnie, wiem, że to jeszcze nie jest ta pełnia, ale wiem, w którym kierunku to słowo idzie. Widzę to, Panie. To jest wielka łaska, tak jak ten człowiek ślepy powiedział, widzę, kiedyś nie widziałem, teraz widzę. To jest wielka łaska, kiedy człowiek widzi, kiedy głuchy mówi, Panie, nie słyszałem, teraz słyszę głos. Naprawdę mogę usłyszeć Twój głos, jak Ty wyraźnie mówisz. I to nas zachęca do dalszego rozwoju, żebyśmy dalej się rozbijali w Chrystusie Jezusie. To nie jest jeszcze to, co Pan chce już w nas. Mówi, to już macie wszystko. Nie, idziemy dalej. Ale cieszysz się tym, co już masz w Chrystusie Jezusie. Radujesz się tym. To cię porusza ku Panu i by jeszcze więcej tego uzyskać od Niego. Dostaniesz więcej, ale daj z siebie więcej. Tak mówi do mnie i do ciebie Słowo Boże. Ogromna lekcja, potężna sprawa. Ale nie przekroczymy progu, jeżeli tego nie damy. Nie weźmiemy. W 35 wersecie tu czytamy, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Nie na odwrót. To wyciągniesz, co masz. Nic więcej nie dasz. Tylko to, co masz, wyciągniesz. Oby to było tylko dobro. Jakub, 3 rozdział. Staram się to złączyć jakby trochę szybciej. Ale dużo myśli mi przychodziło. Dłuższy czas już myślałem o tym właśnie temacie I tak właśnie tutaj będę do was czytał 3 rozdział od 8 wersetu. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Zobaczcie, to jest śmierć niesie jad człowieka, który patrzy na to, co złe, który mówi o tym, co złe. To może zabić. To jest śmierć. To jest Słowo Boże wyraźnie to mówi. To jest śmiercionośny jad. To nie są żarty. To już nie chodzi o jakieś tam sobie, wiecie, pogaduszki. A, głupio mi się powiedziało. Przepraszam, sorry, jak to ludzie mówią. To nie jest tak. To może zabić. To jest poważna sprawa. My mówimy naprawdę o poważnych rzeczach. Człowiek, chrześcijanin nie może głupio mówić. A potem mówić, a tam, trudno, stało się. Następnym razem będzie lepiej, będzie tak samo. Albo jeszcze gorzej. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Ja tu nie mam pozmieniane. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką?
Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi, tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Z tych samych ust, to są jedne usta, nie masz dwóch, ty masz te same usta, mogą to i to czynić, nie można pomieszać. Jeżeli diabeł ma dla siebie kielich, Bóg nie będzie tam wlewał. Bóg nie będzie się dzielił z diabłem. Trochę dla ciebie, trochę dla mnie. Jakąś taką, nie wiem, co to powiedzieć, taką no, miksturę dziwną człowiek wyleje z siebie. Nie ma czegoś takiego. To jest diabelstwo. Bóg nie będzie się dzielił z diabłem. I również diabeł, jeżeli jesteś otwarty w stronę Boga, nie może wlewać. Ale ty i ja muszę być otwarty w stronę Boga. Mój kielich musi być w jego stronę nastawioną. On wtedy nie wleje. Nie muszę się bać i lękać. Panie, a jeżeli on mnie dopadnie jakoś znienacka i doleje? Nie doleje, bo diabeł nie może się zmieścić przy Bogu. Jeżeli ja jestem przy Bogu, trwam w społeczności z Bogiem, diabeł mnie nie podejdzie i nie wleje w moje serce nic. Ale tylko jeżeli odwrócę kierunek, już się to dzieje. I to dobrze wiesz, doświadczasz tego, bracie i siostro, w swoim życiu. Dlatego zachętą jest jeszcze większą dla nas. Patrzmy w kierunku naszego Chrystusa każdego dnia. Będziemy bezpieczni. I nasze usta będą mówiły to, co jest miłe Bogu. Dlaczego człowiek nie może ujarzmić języka? Człowiek często mówi takie, wiecie, takie powiedzenie w świecie. Ugryź się w język. To czasami, wiecie, to pomaga na chwilę, ale to nie pomoże. Możesz się gryźć w ten język, ile tylko chcesz. W końcu będziesz miał już takie rany i to nic nie da. Dlaczego człowiek nie może ujarzmić języka? Dlatego, że zabiera się do tego tematu z nieodpowiedniej strony. Nie z tej strony. Jaka strona jest Boża do tego? Musisz się zastanowić nad tym i ja, z jakiej strony to przyszło. Na co otwarły się moje oczy czy moje uszy? Z jakiej strony przyszedł atak diabła? Przyjść w pokorze do Pana, prosić o przebaczenie. I Bóg, jeszcze jest ten czas, wyprowadzi cię na wolność i mnie. Pozwoli nam nadal żyć dla Jego chwały i służyć Jemu. Człowiek musi zobaczyć przyczynę, skąd to przyszło. To takie, wiecie, jeszcze raz powiem, to powiedzenie nie działa, naprawdę nie działa. I tak za chwilę to powiesz, co chciałeś powiedzieć, bo to siedzi w sercu. Ty to chcesz powiedzieć. Tylko w momencie może gdzieś sumienie ruszyło, a to nie wypada. Ale może nie będzie obok ciebie tego brata czy tej siostry. Powiesz to w tym kierunku, tej osoby. Ale Bóg cały czas jest przy tobie, On to słyszy i przy mnie. To jest bardzo, wiecie, ciężkie doświadczenie. Dlatego człowiek nie może ujarzmić języka, bo nie ta strona jest działania. Muszę się otwierać na stronę Boga. Wtedy mój język również będzie dla Boga. Efezjan, 4 rozdział. 29 werset. Chwała Bogu, że mamy cały czas tą możliwość, że możemy uczyć się od naszego Chrystusa. U Niego nie znaleziono nic, co by raniło ludzi. Nawet kiedy mocno mówił, to nie były to słowa, które by powodowane były jakąś nienawiścią. W Nim nie było żadnej nienawiści. Kiedy mówi plemię żmijowe, te słowa do tych faryzeuszów, do tych innych ludzi, wiecie, to była tam miłość. To jest dziwne, ale tam była miłość Chrystusa. Kiedy nawet my mówimy, mamy mówić zdecydowanie do ludzi, ale tu musi być miłość, nie może tam nic być z nas, nic z ciała, nic z nienawiści. Nie możemy mieć jakichś osobistych uraz do człowieka, bo inaczej polegniemy na całej linii. Naprawdę nie będziemy w stanie nawet napomnieć człowieka, bo złość z nas wyjdzie. Nienawiść z nas wyjdzie. W momencie diabeł dołączy te swoje rzeczy, przyczepi do nas i człowieka tylko poranie, a nic dobrego mu nie dam. 29 werset mówi tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło łaskę, tu jest bodajże, tym, którzy go słuchają. Jakie to jest nieprzyzwoite słowo? No nie trzeba o nich mówić, bo to nie jest czas i miejsce na to. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, wy, bracia, siostry, postępujcie w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. My wiemy, co się podoba już Chrystusowi. Jesteśmy już długi czas na tej drodze. My wiemy, co jest miłe naszemu Chrystusowi i chcemy to poznawać jeszcze bardziej. My wiemy, co to jest Mu miłe. My wiemy, kiedy palniemy głupstwo, głupią rzecz. My też to wiemy, Słowo Boże, i o tym właśnie mówi człowiek. Mówi, ja nie wiedziałem, że to było złe, co ja powiedziałem. Człowiek to wie. Tylko nie chcę się w tym momencie przyznać. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Żadne.
tylko dobre słowa, które niosą dobro innym również. 5:3 jeszcze. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Wiecie, to jest ta pozycja, to jest to jest to miejsce, w którym Bóg nas chce trzymać każdego dnia. Jeżeli to uznam i będę wiedział, że to jest dla mnie pozycja, dla mnie miejsce, to jak ma człowiek święty postępować? To już wiesz w tym momencie, z jakiej pozycji wychodzisz. To jest pozycja całkowicie oczyszczona, jest święta, tam nie ma żadnego, wiecie, żadnego pyłku, odrobiny zła. Zobaczcie, jak wysoko poprzeczkę nam Chrystus postawił. I co mówi nam w tym Ewangelii Jana w 15 rozdziale? Trwajcie we mnie, a ja w was. Wy sami tego nie zrobicie. Ja to w was osiągnę. Trwajcie we mnie. Bądźcie we mnie każdego dnia. Ja to was uczynię. Od was tego nie wymagam jako od was, ale wy trwajcie we mnie, a ja będę przez was działał. W tej pozycji świętości człowiek musi zobaczyć, w jakim miejscu go Bóg postawił. W tej świętym, czystym miejscu. I wtedy będzie wiedział, co nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje. Od razu będzie miał człowiek rozeznanie, co nie pasuje. Ale jeżeli se stanie w pozycji, nie wiem, religii, to człowiek już, no co zobaczy? Zobaczy, co zobaczy? Trochę świętego życia, a trochę takiego innego życia. Ale kiedy staje w pozycji Chrystusa, to widzi, że wszystko przy nim blednie. I wszystko nie pasuje do niego, co jest ze mnie. Muszę, żeby wszystkiego się uwolnić, oczyścić, żeby on mógł działać przez moje życie każdego dnia. Gdyż to wiecie na pewno, i tam dalej apostoł mówi, kto nie wejdzie do tego królestwa. Również człowiek, który mówi głupie rzeczy. Czy jest to łatwe? To zależy, na kim stoją moje nogi. Jeżeli stoją na Chrystusie, na skale, łatwe. Jest to naprawdę łatwe, wiesz to dobrze. Ale jeśli stoją na piasku, na tym świecie, niemożliwe. Po prostu wiesz, niemożliwe. Nie wykonasz tego. W Chrystusie jest to możliwe do wykonania. I to chcę właśnie mówić, że jest to w Chrystusie możliwe. Rzymian 3:3. Taka pieśń też jest. Jakiż to jest cud, kiedy moje usta ma już Bóg. To jest naprawdę cud. Jeżeli moje usta może mieć Bóg już. Jesteśmy chodzącymi cudami, jeżeli Bóg ma nasze usta. Od 10:3. Jak napisano, nie ma ani jedynego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Zobaczcie, w jaki sposób się człowiek doprowadził do takiego stanu. Nie dawał się, nie otwierał serca w kierunku Boga. Nie dawał się zmieniać Bogu. Wiecie, naprawdę dużo nie trzeba, żeby do takiego stanu dojść. Człowiek mówi, o, tyle jeszcze czasu naprawdę musi to upłynąć. Nie, naprawdę dużo nie trzeba. Nawet nie próbujmy. Naprawdę dużo czasu nie trzeba, żeby do takiego stanu dojść. Do stanu człowieka, który niesie śmierć. A my mamy nieść życie ludziom. Nieść dobro Chrystusowe. Przypowieści Salomona, 10:10. Chcę, żebyśmy z kilku stron spojrzeli na ten temat. Tu będą takie trzy miejsca w tym, w tej przypowieści. Pierwsze to jest 11:, 10:10. Usta sprawiedliwego są krynicą życia. Na razie tą część. Usta sprawiedliwego są krynicą życia. Wiecie, jak to się dzieje właściwie, że usta sprawiedliwego są krynicą życia. Innymi słowy można powiedzieć, że nasze słowa mogą nieść życie ludziom. Albo śmierć. O czym wcześniej mówiłem. Ale mogą nieść życie. Jak to się dzieje? To jest bardzo proste, prawda? Bo słowa tego, który jest życiem, mieszkają w twoim sercu. I wtedy, kiedy otwierasz swoje usta, to mówisz słowa życia i te słowa dają życie ludziom.
Zobaczcie, jakie piękne dzieło mogę ty i ja czynić na tej ziemi. Mogę nieść życie ludziom, albo mogę nieść śmierć. Co chcę czynić? Coś muszę. Nie ma trzeciego miejsca, nie ma trzeciej strony, nie ma trzeciej możliwości. Coś muszę robić, coś muszę czynić. Jeżeli mieszkają w moim sercu słowa Jezusa, to kiedy otwieram swoje usta, to niosę życie. Ale kiedy nie mieszkają tam słowa Jezusa, niosę śmierć. Na kogo się otwieram? Znowuż to samo. Na kogo się otwieram? Jakie zadanie chcę w moim życiu, żeby było realizowane każdego dnia? Czy Chrystus ma być uwielbiany? Czy kto inny? Przypowieści ten też, 10 rozdział, 31 werset. Usta sprawiedliwego tryskają mądrością. I ten 32. Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co miłe. Wiecie, w tym wszystkim widać charakter Chrystusa. On, jako nasza sprawiedliwość, On, Chrystus Pan, kiedy otwiera swoje usta, to tryska mądrością. Również ty możesz tak czynić. Bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, tak jak apostoł Paweł powiedział. W miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem, póki jest czas jeszcze. W miejsce Chrystusa możesz to mówić, możesz takie same usta mieć, kiedy tryskają one mądrością, tryskają tym, co miłe, wypowiadają to, co miłe. Już nie muszę i nie musisz mówić tego, co rani. Mogę mówić to, co leczy ludzi, to, co daje balsam dla człowieka. Zobaczcie, jakie piękne słowa możemy wypowiadać. I to dzięki Chrystusowi, który dał nam ten charakter, który poprzez zanurzenie w wodę chrztu, poprzez powstanie do nowego życia, weszliśmy w naturę Boga. I Chrystus Pan chce dzisiaj mieszkać w naszym sercu i chce coraz bardziej się ujawniać, coraz bardziej się okazywać w swojej chwale. Mogę zobaczyć Chrystusa dzisiaj w tobie i ty możesz go zobaczyć we mnie, jeżeli będę się poddawał na jego działanie. Chrystus chce nadal być dzisiaj widoczny w naszym życiu, w moim, w twoim, każdego z nas. Czy pozwolimy Mu na to, czy damy Mu to miejsce, czy damy Mu to możliwość, żeby On się ujawniał. W moim, twoim ciele Chrystus Pan chce mieszkać. Żyć chce, obfitować i nieść pomoc bratu, siostrze. Ale bądźmy otwarci na Niego. Chwała Bogu za Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział jeszcze. Z innego miejsca tutaj zobaczymy. 11 werset. Wiecie, Pan Jezus tutaj tłumaczy tym ludziom coś bardzo prostego, ale oni nie mogli tego pojąć. My teraz już to wiemy, może jesteśmy troszeczkę mądrzejsi, bo to już wiemy, ale zobaczcie, oni patrzyli po prostu na ten problem z niewłaściwej strony i Pan Jezus chciał odwrócić ich wzrok. Nie tam patrzycie, gdy wy patrzycie po cielesnemu, nie macie tak patrzeć. Dlatego kiedy patrzymy na Słowo Boże również po cielesnemu, również nasze patrzenie jest dziwne. Ale kiedy patrzymy w duchowy sposób, naszymi duchowymi oczami, to nasze patrzenie jest właściwe. Zobaczcie, jak oni patrzyli. Wiecie, po ludzku to idzie tak właśnie zrozumieć. Oni mieli problem z tymi nieumytymi rękoma, kiedy jedli pokarm. Pan Jezus im tutaj mówi tak. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Proste, prawda? Oczywiste. Pan potem im to tłumaczy, kiedy tutaj 17 werset jest i dalej. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? No prosta zasada funkcjonowania ludzkiego organizmu. Oni nie mogli tego pojąć. Nie mogli zrozumieć, jak to jest. Oni myśleli, że zanieczyszczają swojego duchowego człowieka, kiedy jedzą brudnymi rękoma. Zupełnie nie patrzyli tego w taki sposób. A zupełnie nie patrzyli na to, co Chrystus im mówi. Wy musicie oczyścić wasze serca od wewnątrz. Wy nie patrzcie na to, co zewnętrzne, na te brudne wasze ręce, kiedy jecie pokarm, ale patrzcie na wasze serce, że wasze serca są brudne. Co z tego, że myjecie ręce przed posiłkiem, kiedy w waszych sercach jest brud? Nie oczyszczajcie z zewnątrz kielicha, wewnątrz go oczyście. A wtedy i wasze zewnętrze będzie również czyste. Wtedy będziecie otwarci na moje działanie. W środku macie brud. W sercach waszych, mówi do tych ludzi. Zacznijcie pracę od wewnątrz. Z moją pomocą, a będziecie również i na zewnątrz otwarci na mój głos. Będziecie słyszeć to, co do was mówię i będziecie rozumieli moje słowa. Z serca, Pan Jezus mówi dalej tutaj tak, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. To kala człowieka, ale
Tamto nie kala, to kala człowieka, bo z serca pochodzą te rzeczy. One się biorą z serca, tam ma swoje miejsce. Najpierw jakoś weszły, prawda, oczy, uszy i tak dalej. Ale znalazły swoje miejsce w sercu i teraz mają możliwość, odpowiedni moment i wychodzą. To się może dziać, ale to się nigdy nie może dziać w dziecku Bożym. My musimy być otwarci na działanie Boga i niech Bóg nam pomoże, żebyśmy byli zawsze na Niego otwarci. Jeszcze dwa miejsca znane, nam dwa miejsca przeczytam na zakończenie. Przypowieści Salomona, 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzeżmy serc, naprawdę, bo z niego właśnie tryska życie. To jest bardzo miejsce, które musimy chronić i strzec. Chrystus, kiedy tam mieszka, to jest najlepsze strzeżenie serca. Kiedy On tam mieszka, kiedy On tam pracuje, to żaden wróg się tam nie dostanie. Strzeżmy swego serca, bo z niego tryska życie. To jest to miejsce, z którego tryska wszystko i wychodzi ustami naszymi. Oby to było zawsze życie, oby nigdy to nie była śmierć. Z psalmu jeszcze przeczytam, 141, to jest psalm Dawidowy, werset 3, jest napisane: Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Jakże musimy o to wołać każdego dnia do naszego Pana. Panie, stój zawsze przed moimi ustami. Niech nasze wargi będą chronione przez Ciebie. Mieszkaj zawsze przez wiarę w moim sercu, aby moje usta wypowiadały to, co dobre, miłe i pożyteczne, aby mój brat, moja siostra, ludzie, wśród których żyjemy, również mają z tego czerpać i mogą z tego czerpać, wśród których żyjemy na co dzień. Niech moje usta niosą życie, bo Chrystus w nich mieszka. W moim sercu Chrystus również mieszka. I niech to, co Jego napełnia mnie każdego dnia, chcę otwierać i Ty też otwieraj, bracie i siostro, swój kielich w stronę Boga. A to, co dobre, miłe i pożyteczne, będzie wychodziło z nas każdego dnia. Strzeżmy naszych serc, pilnujmy naszych ust, chrońmy przed działaniem złego. Nasze oczy, nasze uszy, niech będą otwarte w Bożą stronę, a Bóg będzie mógł działać jeszcze bardziej w naszym sercu. Dawajmy Mu więcej, również to do siebie mówi, a Bóg mógł będzie dawać nam również więcej. I Jego życie będzie mogło nas napełniać każdego dnia. Chwała Bogu za Jezusa i chwała Bogu za tą możliwość życia dla Niego. Wiecie, te słowa mnie bardzo podniosły, te słowa mnie bardzo pocieszyły i dlatego też dzisiaj do Was o tym mówię. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że kiedy mogę otwierać swoje usta, kiedy Ty możesz otwierać swoje usta, to może przez nie przemawiać Bóg. To jest wielka, wielka łaska, wielki zaszczyt. Nigdy sobie nie cejmy tego, nie traktujmy tego jako pospolite, ale jako wielką wartość. Bóg, sam potężny Bóg, poprzez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym chce przemawiać przez nasze usta i nieść dobro innym. Amen.